to dla nas wielka radość, że już właśnie po raz trzeci główne obchody Święta Wojciechowego będą miały miejsce wokół Zamku Górnego. Oczywiście mnóstwo atrakcji zostało przygotowanych przed zamkiem, niemniej jednak my zapraszamy również do odwiedzin jego wnętrz. Będzie taka możliwość w tym dniu w godzinach między 13 a godziną 18. W tym dniu formuła zwiedzania jest nieco inna niż standardowe dni. Zamek będzie dostępny dla wszystkich chętnych. Nie będą prowadzone wcześniejsze rezerwacje. Będzie okazja do zapoznania się właśnie z ekspozycją stałą. Dostępne będą dla Państwa wszystkie przestrzenie. Część tak zwanego lochu w budynku fizyki Zespołu Szkół Mechanicznych będzie dostępna do zwiedzania wraz z przewodnikiem ze względu na ograniczone przestrzenie. Przewodnik pokrótce opowie o charakterystyce i wyjątkowości tego miejsca. Natomiast w samej wieży Zamku Górnego będzie można choć na chwilę stać się rycerzem, przymierzając poszczególne elementy zbroi rycerskiej. Nowością podczas wydarzenia będzie bezpłatna fotobudka, w której będzie można wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie w strojach z epoki, które są prezentowane właśnie w tym pomieszczeniu. Krótko o świętym Wojciechu, bo jest to postać wybitna i wyjątkowa, a kult świętego Wojciecha jest tak stary, jak stare jest nasze miasto. Według legendy w X wieku biskup praski, misjonarz święty Wojciech, przybył do polskiego grodu, aby chrzcić i nauczać mieszkańców Opola. Działo się to tutaj, na wzgórzu, które do dzisiaj przez mieszkańców jest popularnie nazywane Górką. W miejscu tym znajduje się piękna studnia świętego Wojciecha. I święty Wojciech to nie tylko patron Opola, ale również patron chociażby Czech i Węgier. Postać międzynarodowa, który uczył się w najlepszych szkołach ówczesnej średniowiecznej Europy. Był przyjacielem cesarza Ottona III. Dzielił z nim taką ideę wspólnej, zjednoczonej Europy. Więc możemy być jako mieszkańcy Opola dumni, że właśnie święty Wojciech jest naszym patronem. I święto wojciechowe to takie wydarzenie, poprzez które chcemy przypomnieć o tym, co działo się tutaj na górce w Opolu, ale również chcemy świętować i przypomnieć wyjątkową postać biskupa praskiego, misjonarza świętego Wojciecha. Widowisko będzie z muzyką na żywo, więc warto przyjść i zobaczyć, jak wygląda nasza taneczna aranżacja z muzyką na żywo, bo to wymaga o wiele więcej pracy dla nas, tancerzy, artystów. Bardzo proszę, aby na paradę, która co roku się odbywa, przyjść przebranym. Inspiracją są nasze opolskie legendy i oczywiście okres średniowiecza. Kto przebrany na paradę przyjdzie, na pewno otrzyma upominek. Jeśli chodzi o nowości w samym programie, będzie więcej warsztatów. Zachęcam osoby, które lubią zajęcia manualne, plastyczne, zachęcamy do wzięcia udziału. Jak najbardziej. Będzie też rękodzieło, będzie można się posilić, zakupić regionalne, tradycyjne produkty. A jeśli chodzi o to, co będzie się tutaj działo na scenie naszego wojciechowego jarmarku, to koncerty. W tym roku zagra zespół Furda, Korzenie oraz Dziewanna, więc co roku nowości, nowości muzyczne. Zachęcamy, od godziny 12 do 19 będzie się działo.